Pani marszałek, Wysoki Sejmie, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniu 21 i 22 grudnia 2015 roku, czyli po przeprowadzeniu dyskusji, po przyjęciu poprawek, wnosi Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. Komisja również zgodnie z artykułem 43 ust. 3 regulaminu Sejmu przedstawia na żądanie wnioskodawcy następujący wniosek mniejszości. W artykule 1 skreślić punkt 2 dotyczący artykułu 10, punkt 5 i 6 dotyczący artykułu 19-24 oraz artykuł 4 projektu niniejszej ustawy. Wniosek mniejszości, Szanowni Państwo, dotyczy funkcjonującej w ustawie w obecnym kształcie ustawy Rady Służby Cywilnej i praktycznie zmierza do tego, żeby kształt Rady Służby Cywilnej pozostawić w niezmienionym do tej pory kształcie, czyli jest przeciwny do z kolei wniosku, który został przyjęty jako poprawka pana posła, członka komisji, pana posła Artura Górskiego, która wprowadza zamiast Rady Służby Cywilnej Radę Służby Publicznej. Oprócz tego wniosku mniejszości i poprawki, która utworzy Radę Służby Publicznej, która została przyjęta, zgłoszono jeszcze kilka poprawek, albo o charakterze techniczno-legislacyjnym, albo o charakterze merytorycznym. Z tych poprawek warto zwrócić uwagę, że w sprawozdaniu o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, pojawiają się nowe zapisy w wyniku przyjętych poprawek, między innymi w artykule 1 w zmianie 3 sprawozdania pojawia się punkt 8 dotyczący, jest to poprawka dotycząca posiadania 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w przypadku powołania osoby na wyższe stanowisko kierownicze i podobnie w zmianie 9 też w tym samym duchu pojawia się poprawka, która dotyczy w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora generalnego urzędu. Mamy tutaj zapis, posiada co najmniej 3-letni staż pracy, ale bez sektora finansów publicznych. Te poprawki zostały przyjęte. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, na komisji odbyła się dyskusja. Większość tych poprawek była przyjęta większością głosów na komisji, czyli jakby posłowie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych mieli różne opinie dotyczące projektu. Chciałbym też powiedzieć, że na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych dysponuje opinią o projekcie ustawy przygotowaną przez panią doktor habilitowaną Marię Gintow-Tiankowicz, pierwszego szefa Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wiceprzewodniczącej Rady Służby Cywilnej oraz sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A zatem wszystkich tych trzech instytucji, co do których myślę, że nie mamy wątpliwości, że pozwalają na sformułowanie takiej opinii. Jeżeli chodzi o tą opinię, to warto tutaj zwrócić uwagę, że opinia ta bardzo precyzyjnie zakreśla, jaki jest zakres przedmiotowy nowelizacji ustawy, którą zajmowała się komisja. Otóż jeden z fragmentów tej opinii brzmi: projekt nie wprowadza żadnych zmian, i to podkreślam, w tych częściach ustawy obowiązującej, które stanowią właściwą pragmatykę służbową, a więc
regulację o podstawowym znaczeniu dla osób zatrudnionych na jej podstawie. W tym zakresie oceniany projekt niczego nie zmienia. Poza zmianami pozostają obszerne regulacje o podstawach nawiązania stosunku pracy, obowiązkach członka korpusu służby cywilnej, jego uprawnieniach, o szkoleniach i rozwoju w służbie cywilnej, a także zasadach odpowiedzialności dyscyplinarnej. A zatem utrwalony w świadomości osób objętych ustawą obowiązującą ich status prawny pozostaje nienaruszony. Bez zmian pozostają także ważne dla służby cywilnej kwestie takie jak wymagania, jakie spełnić musi osoba ubiegająca się o mianowanie w służbie cywilnej, tryb postępowania kwalifikacyjnego dla tych osób, katalogi uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej i inne elementy uregulowane przez tę pragmatykę służbową. Opinia została przekazana wszystkim paniom i panom posłom. Dziękuję bardzo.